organizujemy teraz już czwarty szafing w Kuźni. Zaczynaliśmy od dziecięcego szafingu. Kolejne edycje przyniosły nam, oprócz ubrań dziecięcych, przyniosły też nam ubrania dla dzieci, książki, płyty. Szafing polega po prostu na wymianie. To jest wymiana rzeczy wszystkich. Można wymieniać się książkami, można wymieniać się ubraniami, można wymieniać się płytami. Wymieniamy się na zasadzie barterowej, coś za coś. Tydzień Bliskości to jest czas dla rodziców, dla dzieci, dla kobiet w ciąży oraz dla osób, które planują macierzyństwo, tacierzyństwo. Jest to wyjątkowy czas, gdy stajemy w miejscu, gdy mamy chwilę, żeby odetchnąć. Dlatego też stworzyliśmy szereg warsztatów, wykładów i pokazów. Mieliśmy warsztaty chustowe, warsztaty pieluchowe, mieliśmy zajęcia ze świadomego macierzyństwa, mieliśmy też dom bez chemii i oprócz tego postanowiliśmy zorganizować szafing, czyli coś w praktyce. Uważam, że jest to dobry sposób na, po pierwsze, spędzenie wolnego czasu, wyrzucenia z szafy rzeczy, które są nieużywane, niepotrzebne. Ma zrobić to za darmo. Jest w, powiedzmy, dobrej okolicy, ponieważ ja na przykład studiuję. Przyjechałam z uczelni zaraz, także mam blisko. Idea jest bardzo dobra, dlatego że w luźnej atmosferze mamy mogą wymienić doświadczenia, a jednocześnie mogą wymienić rzeczy. A wiadomo, że jak się ma dzieci, to te dzieci szybko rosną, więc ciągle nowe ubranka czy też różne rekwizyty są potrzebne. I jest to takie spójne jak gdyby z całą ideą też takiego ekologicznego rodzicielstwa. To, że organizujemy szafing, ma też wymiar ekologiczny. Chodzi o to, aby nie wyrzucać rzeczy, ponieważ te rzeczy się nie niszczą. One dalej mogą być używane i ktoś jeszcze może z nich skorzystać. Niecierpliwie oczekuję na heroiczne zmagania turniejowe. Tymczasem przedstawiam wam moje małe muzeum. Oto moje małe muzeum. Bądźmy z siebie dumni! Do dzieła, panowie. Wejście Smoka Trailer to spektakl inspirowany kultowym filmem, w którym w latach 80. grał Bruce Lee. Wszyscy postać popkultury, wielkiego popularyzatora sztuk walki znają. I sięgnęliśmy po ten wzorzec, dlatego że po pierwsze to próba trochę zrewidowania wizerunku, a po drugie próba też dotknięcia tematu, który wielu z nas, którzy pracowaliśmy nad tym spektaklem, gdzieś szczególnie w dzieciństwie kształtował, inspirował. No i to jest po latach, można powiedzieć, dotknięcie tematu, który, jak się okazuje, jest trafieniem no, w dziesiątkę. Nie wiem, chciałbym pomyśleć. Powiem ci coś. Jeśli zbyt długo będziesz się nad czymś zastanawiał, nigdy tego nie skończysz. Kiedy człowiek myśli, zachowuje dystans do tego, co próbuje zrozumieć. Nie myśl. Czuj! Czuj! To jest nasze pierwsze takie duże widowisko, które, można powiedzieć, no, przekroczyło absolutnie nasze oczekiwania. Recepcja jest fantastyczna. Wydaje się nam, że połączyliśmy w tym spektaklu widowiskowość, dowcip, żart, pastisz z czymś, co zatrzymuje, zmusza do pewnej refleksji, czyli jest wszystko to, co w teatrze powinno być, a równocześnie mieliśmy w tym taką frajdę męskiej przygody, bo z tym spektaklem związane są różne działania i wielka wyprawa, prawda, do Chin z Jana Peszka i Błażeja i próba jakby zbudowania tego spektaklu tak naprawdę jeszcze poza sceną, bo przecież on odbywał się wtedy, kiedy blogowaliśmy z wyprawy, kiedy media nas śledziły, informowały o tym, co tam robimy, więc to wielka przygoda, która zaowocowała fantastycznym spotkaniem z publicznością, niezwykłą frekwencją i w ogóle no, wielką radością, taką prostą, niemalże kuglarską radością z teatru i to jest jakiś przełomowy moment też, wydaje mi się, dla naszego teatru. Udało nam się po wielu, wielu latach prób odzyskać halę Hutnika od spółki Tomek z S.A.
I po tym czasie rozpoczęliśmy poszukiwanie operatora, kto będzie tym operatorem, aby ta hala służyła znowu grom zespołowym, aby znowu wróciła na Nową Hutę i na Kraków siatkówka na najwyższym poziomie. Ponieważ klub Wanda awansował do pierwszej ligi i hala, na której grali, nie jest dopuszczona do rozgrywek tego szczebla, zwrócił się do nas ten klub z prośbą, żeby on był operatorem, ponieważ już administruje niektórymi terenami gminy i robi to bardzo dobrze. Nie widzieliśmy problemu i po krótkich negocjacjach w tym momencie klub Wanda Kraków jest operatorem hali Hutnika. Mecze z Resowią, czy mecze nawet pierwszej ligi pokazywały, że jest bardzo wielka rzesza kibiców, którzy by chcieli oglądać siatkówkę na takim poziomie, na co najmniej takim poziomie jak my. Dlatego tamta nasza hala, która mieściła 400 osób, pękałaby w szwach. Na meczu z Resowią było około 1000 osób. Na meczu z Wieluniem pierwszoligowym nie było tak wielkiej frekwencji, ale połowa sali była zapełniona. To miejsce pamięta takie mecze jak z Paninim Modena i te wielokrotne Mistrzostwa Polski, pojedynki za ZS-em Olsztyn z Resowią czy z Legią Warszawa. Bardzo chcielibyśmy nawiązać do tego, grać tak samo jak i oni, na takim samym poziomie. Chcemy szkolić młodzież od tak zwanego narybku, czyli od grupy naborowej. Jak najbardziej chcemy zająć się szkoleniem, żeby to nie było, że ta sekcja nasza to jest tylko męska, seniorska. Chcemy, żeby te dzieciaki od wieku 10 lat utożsamiały się z Wandą Kraków, tak jak to kiedyś było w grupach naborowych Hutnika, że Hutnik oprócz tego, że był bardzo dobry w grupie seniorskiej, zdobywał Mistrzostwo Polski, to bardzo dobre sukcesy w grupach kadetów, juniorów.